Dziś jesteśmy w centrum Kujaw. Miejscowość Kościelec Kujawski pod Inowrocławiem. Stanowisko typowa kujawska ciemna ziemia, aczkolwiek klasa ziemi trzecia, czwarta, trochę lżejsza. No i cóż, ostatnio dominują takie przekonania, że na Kujawach już cebula się nie rodzi, że są coraz niższe plony. Natomiast odmiany, tak jak widać seminis, czują się tu wyśmienicie. Na tym trudnym kujawskim terenie chciałbym Wam teraz pokazać, co wnoszą nowe odmiany seminis w typie amerykańskim z domieszką Rheinsburgera. Jesteśmy przy naszej pierwszej odmianie, naszej pierwszej kreacji w typie amerykańskim, odmiana Saddleback. Odmiana ta po raz pierwszy jest w sprzedaży w tym roku. Co daje nam typ amerykański? Cebula tak zwana Midday. Przede wszystkim zdolności plonotwórcze, tak? Jest to już na starcie, jak gdyby cebula genetycznie ma większy potencjał plonotwórczy niż Rheinsburgery. Odmiana Saddleback wyróżnia się tym, że ona ma bardzo dobrą jakość łuski. To jest jedna bardzo ważna zaleta, a druga zaleta to jest taka, że odmiana ta jest bardzo wczesna. Na tym polu tutaj był bardzo ładnie zbudowany szczypior, gruby, duży, tak? I on naturalnie się załamywał, nie tak jak na większości pól kujawskich, że zasychał na stojąco. Tutaj był piękny szczypior, czyli jest to cebula, no można powiedzieć, do obierania jak najbardziej, tak? Bo ma fajny rozmiar. Natomiast przede wszystkim tą odmianę bym proponował dla producentów, którzy nastawiają się tak jak w tym roku, tak? Mamy od razu cenę złotych 50 zł tutaj z pola, można sprzedawać, ale musi być dobry towar, tak? Musi być łuska, już taka przechowalnicza, ładna, nie, cebula niepopękana. I ta odmiana ma tą przewagę, że ona jest, powiedzmy, 10-15 sierpnia, można już ją sprzedawać z pola na worek. A teraz jesteśmy przy odmianie Lovito. Jest to nasza druga nowość w typie amerykańskim, też z domieszką krwi Rheinsburgera. Tak jak widzimy, odmiana ta też ma bardzo dobrą łuskę przechowalniczą, już taką wytworzoną na polu. W porównaniu do Saddlebacka można powiedzieć, że wczesność jest bardzo zbliżona, czyli też odmiana bardzo wczesna, bardzo szybko tworząca cienką szyjkę. Widzimy, że odmiana ta wytwarza szczypior bardziej w kolorze odmian w typie hiszpańskim, ma taki bardzo jasny, żywo-zielony kolor, gdzie Saddleback jest bardziej zbliżony do kolor szczypioru, bardziej do Rheinsburgera, taki szaro-zielony. W doświadczeniach ubiegłorocznych dała dobre rezultaty przechowalnicze, też ma bardzo dużą ilość łusek zamkniętych w przekroju i odmiana ta przechowywała się z powodzeniem do końca marca. Także jest przyzwoity plon, powinien być plon wyższy niż w przypadku Rheinsburgerów. Szybko tworzy łuskę, taką handlową na polu, cienka szyjka, no i oczywiście daje elastyczność, możliwość przechowania do końca marca. A jeżeli zależy Wam na maksymalizacji plonu i cebula idzie bezpośrednio do obierania, to doskonałą propozycją jest właśnie odmiana SV4774NW. Jest to odmiana bardzo dobrze znana producentom na Kujawach. Uważam, że jest to najwyżej plonujący Hiszpan. No i bardzo stabilnie plonujący, tak? Zarówno na plantacjach nawadnianych i nienawadnianych. No tutaj widzimy, że gospodarz ocenia plon grubo powyżej 100 ton. Myślę, że 110 ton z hektara jest możliwe. No tak wygląda SV4774NW w porównaniu, powiedzmy, do typowego Rheinsburgera piątki, nie wiem jakiej firmy, ale widzimy, że jest to duża przewaga w plonie. No i cóż, jeżeli macie problemy z fuzarium na plantacjach swoich, to ten Hiszpan daje Wam bezpieczeństwo, tak? Tutaj praktycznie nigdy nie spotkałem się, żeby ta odmiana była porażona fuzurem. Czasy są dynamiczne i siła robocza jest coraz droższa. Dlatego warto postawić na tą odmianę, żeby zredukować nakłady pracy, tak? Tutaj praktycznie doczyszczanie, dwie warstwy łuski, to jest bardzo szybki proces, tak? Jedna osoba może obrać praktycznie 800 kg cebuli w ciągu dniówki, w ciągu dnia.
Potencjał plonotwórczy odmian jest bardzo ważny. Genetyka to jest podstawa. Natomiast chciałem zwrócić uwagę też na parę aspektów agrotechnicznych, tak, żeby osiągnąć taki sukces. Jeśli chodzi o gęstość siewu, to tutaj wszystkie odmiany były wysiane w zagęszczeniu 2,8 jednostki na hektar, czyli tak powiedzmy standardowo. Natomiast no, tutaj tak producent słynie z tego, że potrafi wyhodować naprawdę bardzo gruby i duży szczypior. Tutaj ta plantacja wyglądała klasycznie, prawidłowo, tak, szczypior był bardzo gruby i praktycznie zamywał się w sposób naturalny w bardzo krótkim okresie czasu. Dlatego ta cebula no, praktycznie do samego końca naciągała i ten potencjał plonotwórczy tutaj był w pełni uwolniony. Plantacja była nawadniana wielokrotnie. Wiele plantacji na Kujawach w tym roku nawadnianych bez ochrony wciorniastka no, nie dało takich rezultatów jak tutaj.